Zobaczmy, co nam ten dzień szykuje. No to trzeci poziom pościgu potrzebny, żeby ruszać. 40 tysięcy. No i ja chciałem nockę odpuścić, ale... Ale 40 tysięcy to jest chyba jeden, jedyny wyścig, na który warto się jeszcze wybrać. 8 tysięcy tylko wpisowe. Ach, co się szykuje. No... Wiadomo, z tego też fajna kasa. Wpisowe 3 tysiące, nagroda 15. To już się ciągnie, tak? Też na literze A jesteśmy w stanie to grać. Reszta nas specjalnie nie interesuje. Jeszcze możemy zobaczyć, ale tutaj nie. No pozwalają zarobić pieniądze. Tam 6 tysięcy, ale to już my nawet nie patrzymy na taką kasę. 9 tysięcy, no nie, to chyba te 40 tysięcy i może 15 tysięcy na A, patrząc na to, że to tutaj mamy. I tak zarobiliśmy naprawdę mnóstwo kasy. No ale nie wyobrażam sobie na to nie pojechać. Zablokowana obława, tak? Czyli musimy z obławą, to rozumiem, wyruszyć na nich. Więc wszystko jest... Nie. Chcesz zostać gwiazdą filmową? Marzenie każdego dziecka, nie? No to masz szansę. Producent filmowy przygotowuje reklamę dla swojego najnowszego dzieła. Nie chcielibyśmy zawieść producenta, prawda? Świetnie. Mamy przed sobą długą drogę i mało czasu. Chyba. Nie wiem, gdzie teraz jesteś. Najgorzej! My mieliśmy lotuskiem wyjechać na miasto. Hej, to ja. Tak, kontrolnie dzwonię. Potrzebujesz czegoś? Chcesz pogadać? O, widziałam wczoraj fajny film. O lasce z innego wymiaru, która trafia do naszego wymiaru i ma różne specjalne moce, które rząd chce wykorzystać. Uwaga, spoiler. To ludzie jaszczury! To chyba mogę już sobie darować oglądanie. No widzisz? I tak nie masz czasu na oglądanie filmów, więc odegrałam swoją rolę. O, muszę lecieć. Szama przyszła. Ludzie jaszczury? Co za bzdura. Nie? Tak. Tak. Jak my to mamy zrobić? Dlaczego ja nie wymieniłem naszego wozu na lotuska? Bylibyśmy tak sobie bez problemu już na miejscu. Przydusiłbym. Ominęlibyśmy te patrole. A tak? Męcz się, męcz. Jeszcze test ma misję z obławą. Na szczęście test nam wymieni wóz na obławę. Znaczy na misję. Ale to i tak nie zmienia faktu, że później jak ją zaliczymy... Misję. No dobra, to już nas mają. Chyba. Tak. Wyłącz. To jest sposób na śmigłowiec. Jak zaliczymy tę misję, to z powrotem wracamy do tego wozu. Więc chyba będziemy musieli wziąć po prostu jakąś szybką akcję gdzieś blisko, na literę S. Tak, żeby nam wymienili wóz na Lotusa. Albo coś chociaż na A+. I w ten sposób jakoś sobie poradzimy z problemem, bo... No tutaj... Mazdeczką, piąty poziom pościgu, bez kombinacji. No, raczej nie przejdzie, niestety. Tak widzieliśmy. To już trzeba tam gdzieś nad wodę wyskoczyć. Tam szukać spokoju. Hej! Jeszcze coś? Tess mówiła mi, jak sobie radzisz. Bardzo dobrze. By dobre rzeczy. Znasz Tess, muszę rozpracowywać szyfr, jakim gada w tym tygodniu. No raczej. Wiesz, co zamierzam powiedzieć? Ma śmigać, aż miło, żeby nie było. Widzisz? Chwytliwe. Ciągle siedzi mi to w głowie, więc coś w sobie ma. Ej, dziś wieczorem grają Spins. Obejrzymy mecz, jak wrócisz do warsztatu? Jeśli nie będziesz narzekał, że Duncan nie trafia do bramki, to jasne. Obiecuję. Okej? Do zobaczenia. No dla nas najważniejsze, żebyśmy tego wieczoru w areszcie nie skończyli, kolego. On tak ambitnie podchodzi, że dobra, to wieczorem już się umawiamy. Normalnie na filmach to się zazwyczaj źle kończy. Nic z umawiania się na wieczór. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko to nie będzie normalnie jak na filmach. Kurczę, mamy śmigłowiec na karku. A tu już misja się kryje. Dobra, jakbyśmy szybko wjechali, to mamy to. Bierz misję! No ho, ho. Nie znamy te numery. W ostatniej chwili, bo najgorzej, że tajniak się tutaj krył i on prawie nas załatwił. Dostawa test, zgub policję, 20 tysięcy za idealny stan. Jakie pieniądze tu... Aha, no tak. Dobra, test, mam wóz. Odpaliłaś CB radio? CB radio? Ale wiesz, że jadę Pontiakiem, więc... Aj. Nie łapię. Nieważne. No nie wygląda to zbyt optymistycznie. Piąty poziom pościgu. P5
Pełno głupot z różnej strony. I szczerze nie wiem jeszcze, jak sobie z nimi poradzić. Nie pokazują nam, jak dojechać do celu. No i noc. Noc ma w sobie coś takiego. Dużo mniej widać. Dużo mniej widać. Czy póki co będziemy próbowali jakoś podjechać jak najbliżej celu naszej misji. I tam ich spróbujemy zgubić. Bardzo dobrze, oni sobie nie radzą, widzę, na tych ulicach. Ścigacie pięciu gliniarzy. Nie wiem, ile jeszcze damy radę ujechać. Gorszy temat jest, jak później wjeżdżają posiłki jeszcze na to wszystko. No, ktoś nas dogonił. Ale może jakbyśmy tutaj to dobrze rozegrali? Wiedź! No jest! Jest! Kolczatka na drodze, powinna zatrzymać ścigany wóz. Stała już ostatnia ekipa. Ej, no niezły wóz. Więc co najlepsze, mimo tej jednej stłuczki, dalej jest to traktowane jako... A, to znamy Chinatown. Dalej jesteśmy traktowani... O nie. Jadą tutaj. No najgorzej. Już był temat zamknięty. A tu stacja. Dobra, wjeżdżamy na stację. Dobra. Jest! Chciałem powiedzieć, że mamy ustawiony ten. Mamy ustawioną barykadę i faktycznie to wyszło. Poszło. Nie było lekko. Wydaje mi się, że nie musimy czekać do końca ucieczki, chociaż nie wiem, czy wtedy dostaniemy te 2,5 tysiąca za realizację misji. Ale warto się przekonać. Znaczy, za realizację ucieczki. A może, jak już jesteśmy blisko, zawsze będzie można potwierdzić. A nie, dojechało. No dobra. Czyli tak, 20 tysięcy, ale czy 22,5 tysiąca, czy jednak 20 tysięcy, bo to się nie liczy? Hej, dzwonił kierownik produkcji. Producent jest bardzo zadowolony. Mówi, że świetnie to wypadnie w kampanii PR-owej. Nie wiem, czy ucieczka przed glinami to dobry PR, ale może właśnie dlatego robię te zlecenia dla ciebie. Nie, to idealnie pasuje. On robi remake starego filmu o jakimś rubasznym, wąsatym kierowcy uciekającym przed policją. Świetnie, kolejny remake. Tego nam właśnie trzeba. Co jest z tym remake'iem? To twoja 14 robota, a szybka jazda i uciekanie przed policją dalej cię nie nudzą. Na razie, Tess. Wcale nas nie nudzą, jeszcze nas oszukali. Aneczka. Tu Aneczka, uratujesz mnie przed okropnymi gliniarzami, tak? Możesz na mnie liczyć, prześlij... Aneczka, kurczę, Aneczko, no... Lokalizację. Czemu my nie mamy Lotusa? Byłoby łatwiej ją ratować przed okropnymi glinami, a tak? Trzeba kombinować, ale... Wydaje mi się, że tędy będzie łatwiej do niej dojechać. Tu prosto i wyjechać poza miasto. No zobaczymy. Powinna być opcja przy tym freeride'zie, taka, że podjeżdża się do garażu, wymień samochód na przykład. No to jakoś tak... No, byłoby lepiej, niż tak jak teraz trzeba kombinować tutaj. I najgorzej, że jakbyśmy rozpoczęli pościg, to mogłoby się okazać, że nawet nie jesteśmy w stanie zgubić w te 7 minut ekipę. Problem polega na tym, że no jeżeli nie podwieziemy teraz Aneczki, to nam ta misja znika na dobra, tego też byśmy nie chcieli. Ale tu paskudnie wjechaliśmy między brony, no. Dobra, czas skrócić ten przejazd. Tajniak! No i mamy to. Niestety, znaczy... Dotrzyjmy tę chudrę! Rajdowiec siedzi za kierownicą Mazdy. Ajej. Do wszystkich jednostek mamy zgłoszenia o pojeździe z Westbrook. No nie, skupiliśmy cel. Podejrzany wóz stawia pościg za celem. Aneczka będzie musiała wsiąść po prostu, jak policja nas zgoni, i w trakcie załatwić też ten temat. Mam nadzieję, że oni podobnie skończyli na słupie jak my. Tutaj na szczęście w Chinatown jest wiele miejsc, gdzie oni mogą przywalić i się zgubić. No tego jeszcze nie było, żeby... Kurczę, jadą za nami. Liczyłem na to, że rozwiązaliśmy problem. Dobra, tu możemy się spróbować schować. Powinna zatrzymać ścigany wóz. Chwilowo nas nie widzą. Ale niestety słyszymy gdzieś ginę. Nie wiem, czy nad nami, czy gdzie. Dorwijmy te łajze! Ucieknie następującej liczbie śmigłowców. O proszę, te pieniądze wskakują nam same z siebie, tak?
Jeszcze tylko, żeby Aneczka wyczekała na nas i będzie wszystko dobrze. No jak widać, można próbować te misje robić w tym wozie. Też daje radę na upartego, ale... Do roboty! Nie myślałem, że ta noc będzie tak długa. Tak pracowita. I sami sobie tu tak naprawdę kłopotów narobimy. Gdzie jesteś, Aneczka? O nie, tu śmigłowiec wokół ciebie lata. Dziewczyno! Weźmiemy cię za płotem? Na szczęście tak. Siadaj, chyba że jej samochodem. Pożycz samochód. Nie, walczymy z władzą, no cóż. Unikaj policji, tak. To chyba będziemy musieli tu odpalić. O kurczę. Hej, 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 tak, to tylko jak daleko? No, mam nadzieję. Sprawy, zajmę się tym. Twoja pewność siebie robi wrażenie, ale zobaczymy. Aneczka, jakbyś widziała nas w Lotusie. Ty jesteś pierwszym rajdowcem, na którego się uwzięli. To inaczej by to wyglądało. Co się stało? Odwieczna walka między ludźmi chcącymi wyrażać siebie, a nadmiernie opiekuńczym państwem. Sranie w banie. Rozumiem. Dokąd cię zawieść? Do mojej kryjówki. Żaden problem. Gliny naprawdę ostro pogrywają. Bo burmistrz Stevenson trzyma swoje psy krótko. Hał, hał, hał! Siosio, wymęczące psiaki. Nie lubisz Stevenson, co? Jak mówi ta zabawna dziewczyna, może już czas, aby policja zaczęła się przyglądać skorumpowanym kryminalistom rządzącym tymi ulicami, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. Ja, Aneczka, nie będę tutaj się chyba specjalnie nadawał dobrze do naszego small talku i tego, co powinni robić, czego nie powinni. Gorzej, że my musimy jakoś znaleźć, a czemu tą drogą? Byśmy sobie przyjechali tu i może tu na tym zakręcie dałoby radę z pominięciem dróg normalnych gdzieś tam wyskoczyć. Gorzej tylko jak, no właśnie, trafimy na policję jadącą naprzeciwka. Całe życie. Wiesz, co uwielbiam w Lakeshore? To miasto tętni życiem. Jest autentyczne i ciągle zaskakuje. To miasto? Tak, to miasto. Jego witalność, życie, to nie tylko kamienie i cegły. Ono żyje dzięki ludziom, dzięki naszej społeczności. Lubię to. Nie mówię tego, żeby zabrzmieć uroczo ani miło. Mówię tak, bo to prawda. Policja nie czerpie siły ze społeczności, tylko z zastraszania. A strach jest zawsze słabszy. Dlaczego policja cię ścigała? Burmistrz Stevenson myśli, że jest jakąś ikoną, bijącym sercem Lakeshore. Dała nam billboard, a ja pomalowałam go na czerwono. Poważnie. Próbowali mnie mamy sporo towarzystwa. No niestety, niestety, kurczę. Słuchałem się w te piękne dyskusje o naszym tu Lakeshore. A jednocześnie, no właśnie, jesteśmy między dwoma ciężkimi. Z lekkim samochodem, ale jak dobrze pójdzie, to my przeżyjemy, a oni się tu rozjadą na tych... Aha, jak dobrze pójdzie. No, ciężkiego nie tak łatwo rozjechać. Jednostka przechwytująca dołącza do akcji. Uwielbiam pościgi w terenie. Blokada na drodze. Powinna zatrzymać podejrzany wóz. Optymistycznie. No ciężkiego to raczej nie ma co liczyć, że załatwimy. spychając go gdzieś tam do rowu. Ale może jak wjedzie w budynek, to coś z tego jeszcze będzie. Kurczę, a tak dobrze nam było. Janeczka, taka dobra rozmowa o życiu. Obgadywanie pani burmistrz i tak dalej, a teraz musimy kombinować, jak tu z tego wyjść cało. Gorzej, że chyba jedziemy w złą stronę. Pościg trwa w najlepsze, tak? My musimy skręcić w lewo, jakby udało nam się... A nie możemy oznaczyć teraz nic na tej trasie. Jakby udało nam się przebić na tę główną trasę, to może coś byśmy wykombinowali. Tu jest szansa, że jest jakaś rzeka. Rzeka to też zawsze... Nie, to chyba nie jest rzeka. O, tam u góry byśmy musieli się zjawić. To by nam dało pewne perspektywy. Co to za dźwięk? Panie! Dobra, może ciężki skończy na barierce i my szybko uciekniemy mu. No niestety, tak jak widać, nabieranie prędkości... Wiesz co, jest? Próbowali mnie złapać, ale uciekłam. Jeszcze się nie ciesz. Wrogiem. A każdy głąb z odznaką chce mieć twoją głowę na tacy. Jeśli ona spróbuje mnie upolować, to już ja jej pokażę. Jeszcze nie ma się co cieszyć. Ciężki niestety jest przyklejony do nas. No ale dobra, walczymy o nową kryjówkę, gdzie można się po nocy schować, więc myślę, że warto odwieźć naszą koleżankę na miejsce, bo... Lubisz to? O, tak. Sprawia, że serce bije ci szybciej?
Ta, ale dla mnie to coś więcej niż tylko szybka jazda. To także pracowanie nad tuningiem z Raiderem do późna, wdychanie tych wszystkich dziwnie wspaniałych zapachów warsztatu. To uczucie, że masz dom. Wiesz, jak ważne jest to, żeby czuć przynależność. Ostatnio coraz częściej to czuję. To dobrze. I niech tak zostanie. Niech to cię To tutaj? To tak, nas to napędza. To. Też ma swoje dziwnie wspaniałe zapachy. Możesz wpadać, kiedy chcesz. Dzięki, Janeczka. Teraz tworzymy naszą wspólną społeczność. Ale nie oczekuj z mojej strony forów. Jest jeszcze dużo wyścigów do wygrania. Na wse dobre. Lecimy, Aneczkę, ale kurczę... Speedy! No nie. Chcesz zarobić szybką kasę? Chcę, ale... Czy my kiedyś pojedziemy na ten wyścig? O, a to jest blisko ta szybka kasa. No właśnie. Czy my pojedziemy na ten wyścig? Jest tak blisko nas. Tak blisko nas. No nie wiem, Tess. To nigdy nie jest szybka kasa. Brak ci wiary. Co tym razem? Mamy dowieść za kogoś samochód. Nie wiem, co się stało z poprzednim kierowcą. Wydaje się łatwe. Gdzie jest haczyk? Nie ma! Wysłałam pineskę. Odezwij się w wolnej chwili. Loro! No to jeżeli bez haczyków możemy jechać na miejsce, to możemy to zrobić. Kurczę, najdłuższy dzień z tych wszystkich, jakie tutaj mieliśmy. Co prawda najbardziej dochodowy, nie ukrywam, ale... No najdłuższy test. Jak my to wszystko to ogarniemy później? No nie, byliśmy już na miejscu. Znaczy, jesteśmy już na miejscu. Jak my mamy ominąć ciężkiego, żeby nas nie wyhaczył tutaj? Dobra, chyba się udało. Nie, nie, nie. Nie! A byliśmy już na miejscu, tajniak! Jak ja ich nienawidzę. Dobra, dajcie nam tę misję. Niestety nie możemy jej odpalić. Nie możemy jej odpalić w ten sposób. No jak ja nienawidzę tajniaków, no. Zapomniałem już o tym, jak bardzo nie lubię policji w tej grze. Ale to właśnie później mamy te przerwy takie. 2-3 dni po to, żeby... zapomnieć i nie myśleć. Zgub policję. No my musimy ten wyścig nocny zrobić. I temat zamknięty. Tu jak dobrze pojedziemy... to może... wbijemy się w nich, no i proszę. Wymówka test. Czekamy na test. O kurcze, widziałem światła. No właśnie. Znaczy nie ukrywam, że samo Subaru nadaje się dużo lepiej niż nasza mazdeczka do zabawy. A czwarty poziom pościgu. To jak to możliwe? Dlaczego dostaliśmy coś na niższym poziomie? I gdzie nasze 15 tysięcy? Tam nas informowali, że jest 15 tysięcy za to. A nie 11250. Test! Jak ty nam tę misję załatwiasz? Ale dobrze. Długo może się bawiliśmy. Nie tędy. Kurczę, nie tędy droga. Długo się może bawiliśmy z policją, żeby móc sobie spokojnie zabrać się za jakieś zadanie, ale za to sama misja może będzie szybka do realizacji. Przeskrzyńmy te kanalie! Już nawet nie wiecie, gdzie jesteśmy. Dobrze. A może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Uciekliśmy i ogarnęliśmy, no właśnie, ten tysiaczek wpadł. Czyli tam można było poczekać trochę dłużej. Dzięki temu pewnie byśmy dostali jeszcze 2500, ale z drugiej strony chyba na brak kasy to my już tu narzekać specjalnie nie możemy. Na wpisowe mamy. Szkoda, że nie można przyspieszyć może zawodów. Z drugiej strony pewnie większa kasa nam się przyda, no bo to standardowo. Po tamtych wyścigach dostaniemy coś nowego do zabawy. No i będzie trzeba wpakować niemałe pieniądze, a może nawet silnik wymienić, żeby wejść na klasę S+. Znaleźć naszą miłość. Czy może kupić Mercedesa, bo w sumie w tym kierunku gdzieś tam planowaliśmy iść. Gdzie ty ta droga jest? To nie ma żadnej drogi, GPS, oszukujesz. Dlatego tak ciężko mi jest odpuścić te niektóre zawody. I chciałbym temat dociągnąć do końca. 325 tysięcy, tak? Tyle nam było potrzeba. Więc... no na wpisowe stówka. Myślę, że nawet jeżeli pójdziemy na zakupy wziąć tego Mercedesa, to dopiero w następnym tygodniu. Taki jest plan. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, to chyba nas wiele nie zepsuje.
dostarczone. Mamy coś na... O, 15 tysięcy, a jednak. Mamy coś w klasie S w okolicy. Hej, klient! Super, super, super klient. Najgorzej, a jest tutaj coś za 5 tysięcy, bo jakby dojechać do tej S-ki, wyścig uliczny. Wzrost obławy nas nie interesuje, ale wymiana samochodu jak najbardziej. Jakby dojechać do tej S-ki... Niech będzie. Więc jaką fantastyczną historię masz dla mnie tym razem? Facet transportował ten wóz i nagle po prostu zniknął. Zniknął? Czy go aresztowali? Jak zwał, tak zwał. To brzmi jak ściema. Hej, mam taką zasadę, że nie zadaję żadnych pytań. I że na żadne nie odpowiadasz. W końcu łapiesz. No tak. Gorzej tylko, że z każdej strony tu się szykują problemy. Panie, daj pan tego Lotusa, bo nie wytrzyma. Szybki wyścig, Lotusik, tak. Lyric... Tak, nawet jak przegramy, to nie o to tutaj chodzi. To nie o zakład, a o to, żeby no, załatwić pewien temat i móc się spokojnie poruszać po ulicach. Na torach. Wydaje mi się, że już na torach byliśmy. Tiry na tory i tak dalej. Samochody wyścigowe na tiry i tak to się tu łączy, ale możemy się przejechać. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś wyjątkowo długa trasa. Co prawda może być wymagająca. Pytanie, czy to nie jest ta trasa, co nam się ostatnio AI jakby trochę na niej zbagowało, jak tam przycisnęliśmy, to w którymś momencie okazało się, że jesteśmy przed nimi grubo do przodu. Może po prostu to Lotusik na prostej ma takie tutaj możliwości. Dobra, jedziemy. O nie, taki zakręt. I jeszcze katka obok tego. Toż chyba wiem. Tak, też my się dobrze bawimy. Doładowali nam nitro. Już chyba wiem, gdzie AI sobie nie radziło. Trzeba przyznać, że tamten zakręt to jest jakieś szaleństwo. Zobaczymy jak reszta tutaj. Ale tam było coś, no takiego, gdzie można naprawdę stracić te metry. Zresztą sami też tam straciliśmy trochę, jakby nie patrzeć. Szerokim łukiem się wbiło i nie wyszło to najlepiej. Cześć, policjo. Tak, to zdecydowanie jest ten wyścig z dziwnym AI, ale nam też coś... Co się stało? Dobra, restartujcie nas na drodze. Coś się dzisiaj z tym Lotusem dzieje niedobrego. Nie wiem, od czego to jest zależne. Bo ostatnio już wydawało mi się, że prowadzi się go doskonale, a teraz on nagle na tych zakrętach... Coś jakby stracił. Nadjeżdża ciężki, żeby zrobić porządek. Zawsze się boję, że to jakiś update w grze był. I zepsuli nam jakże piękną zabawkę. No dobra, my tu nie ścigamy się o pierwsze miejsce, co by nie było. A tylko zmianę samochodu, żeby dojechać na ten najważniejszy wyścig. Więc, być może to właśnie... O! Kurczę, chyba aż takiego strzału nie będziemy mieli, żeby ją na ostatnie metry wyprzedzić. Najważniejsze, że to nie był Lyric. No, papa. Podmieniony samochód, jedziemy na misję. Dobrze, że się z Meduzą nie zakładaliśmy, ale to zakładam, że problemy naszych przeciwników na trasie to były właśnie te zakręty, tak? Czyli tam nie było żadnych oszustw ze strony AI czy coś. Tylko po prostu nie najlepiej sobie radzili z trasą, jaką nam tu wymyślili. Dobra, jedziemy. 40 tysięcy i kończymy. Już chyba nawet sobie to odpuścimy, tak? No, ja wiem, że pieniądz fajny. Pieniądz fajny, wyścig niezbyt trudny, ale... Już kasy mamy, a jak nam przyjdzie się ścigać jeszcze raz z policją, to się wszystko może różnie zakończyć. Może już powinniśmy jechać do kryjówki, bo 50 tysięcy na koncie, czego chcieć więcej? To zakładność kiedyś może nam się źle skończyć, tak? Nie dowieziemy pieniędzy. I co wtedy? Jakbyśmy z poprzedniego dnia tych 150 tysięcy nie dowieźli? Jaki to byłby ból? Dobra, my chyba musimy jakiś skrót tutaj znaleźć, mimo że tam sobie... Robiliśmy wyzwanie, ale nie ono było to najważniejsze. No i zupełnie inaczej się jedzie na misję. Muszę... Za każdym razem o tym myślę. Ale muszę jeszcze bardziej o tym myśleć. Jakim wozem wyjeżdżamy na nocne harce, tak? Bo to robi różnicę. Nawet ta misja z Aneczką, ona mogła być szybka, gipka i przyjemna. A musieliśmy się przez głupotę męczyć. W maździe. Tam miejsca nie ma. Na błędy oczywiście, o tym myślałem. Lotusik, dobra, pojechali sobie na bok. No może dwa wyścigi. Kto nas wykrywa? Ach, to tamten z dołu, uch! Zestresował łobuz tylko. No, najważniejszy zlot ze wszystkich, jakie tutaj do tej pory mieliśmy. Więc, a przynajmniej najwyżej płatny.
Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymam kciuki. 40 tysięcy do wygrania. Lyryk. Nie sprawdzałem jak na innych pozycjach, ale dajesz lyryk. No już się chyba przyzwyczailiśmy. Co prawda strasznie irytujący jest, jak sobie tak jeździmy i gadamy na różne tematy. Ale no. Co tam? Oto ta mata. Wytrzymałość. Chyba też robiliśmy. Wydaje mi się, że to jest ten taki bardzo długi wyścig, gdzie, no właśnie, nawet nie jest problemem to, żeby ich wyprzedzić na początku, tylko żeby później już nie popełniać błędów na trasie. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Ach, w ostatnim momencie. Depnięte, ale jak dobrze. No oczywiście Lyryk startuje z oszukanej pozycji. To nas specjalnie nie dziwi. Ktoś nas dotknął. Z oszukanej pierwszej pozycji dziad. Nie wiem, czy to jest też jakiś bonus dla niego. Kurczę, nie, jednak chyba tej trasy... Znaczy, mieliśmy coś takiego wyścigowego, ale jeżeli tutaj nie ma... A nie, mamy okrążenia, dobra, to robiliśmy. Nie wiem, czy myślałem, że to jest wyścig bez okrążeń, ale może za bardzo skupiłem się na tej klasie A, tym, co tam mieliśmy. Co tu po wewnętrznej jest, jakiś przejazd? No nie wiem, czy to był dobry pomysł, jak na naszego Lotusa. Czyli tak, albo jedziemy po wewnętrznej i trzymamy się bez droży, albo możemy jechać sobie tam naokoło asfaltem, co w Lotusie ostatecznie może wyjść nam lepiej. Będzie trzeba przetestować to przy następnym okrążeniu, chociaż znowu wydaje mi się, że te bezdroża były całkiem fajne, jeżeli chodzi o ogarnięcie tutaj przewagi nad przeciwnikiem. Ścigamy podejrzanych. A, przyjechali, nareszcie, nareszcie, no, znaczy... Tutaj nie! Policja? Czy to o nas? No nie wiem, z czego on się cieszy. O, chyba rozwaliliśmy wóz policyjny. Nieświadomie! No ale jak nam zaliczyli, to lecimy. Ostatecznie, jakby nie patrzeć, spróbujemy po zewnętrznej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatecznie, jakby nie patrzeć, czyli Rick też nie jest dostosowany do jazdy w terenie. Tak mi się wydaje, więc... Czy mocno zmienia? Ciężko powiedzieć. Jest na pewno bezpiecznie, jak już wejdziemy. O, ale zarzuciło. Dobra, zły kierunek jazdy jest bardzo dobry kierunek jazdy, tylko... No właśnie ten przeciwnik jest zły tam. Stresuje nas. No, cały problem jazdy po tych bezdrożach jest taki, że nawet niewielka prędkość jest dla nas problemem, żeby utrzymać ten wóz. Dlatego chyba trzeba by było kombinować, jednak jechać okrężną trasą, jak tam będziemy mieli. No póki co trzymamy się nieźle. Najgorsze, że to jest okrążenie 3 z 4, więc nie będzie tak łatwo nie popełnić już błędu. Patrz! Trochę ta trasa kojarzy mi się z Mafią, tak? Ten pamiętny wyścig w zielonym bolidzie. W sumie to patrząc na kolor naszego lotusika, to nawet ładnie się to zgrało. No i właśnie, w tej Mafii wygrać to nie lada wyzwanie. Powtórka z rozrywki. Najgorszy zakręt ze wszystkich. Może powinienem bardziej odpuszczać na nim, ale no nie potrafię. Tak dobrze nam się tu wjeżdża. Ciśnij! Jedziemy. Wyszliśmy z tego jeszcze. Ostatnie okrążenie, no żeby tu głupiego błędu nie popełnić. No właśnie, o tym mówiłem. Centrala, jednostka przechwytująca dołącza do polowania. Ale to nie był jeszcze tak głupi, żeby przegrać zakład. No to jest najgorsze, jeżeli chodzi o Lyryka, że to z nim jesteśmy założeni. Już nawet nie chodzi o główną nagrodę, chociaż 40 tysięcy. Trzeba mieć to z tyłu głowy, że walczymy o 40 tysięcy. To też jest nie lada kasa. Nam może za to wpaść. Jak... No właśnie. O tym cały czas mówię, kolego. Tu nawet się ładnie asfaltu trzymaliśmy. Pierwszy raz chyba tak udało nam się wejść w ten zakręt, więc powoli, powoli nabieramy doświadczenia. Wprawy. Podoba mi się to. No, tym razem odpuściłem, ale chyba nawet dobrze wyszło. Przynajmniej nie musieliśmy lecieć gdzieś... O nie! Policja na czołówkę. Nie musieliśmy gdzieś nas pod drzew poprawiać naszego toru jazdy. No, najgorzej, jeżeli po wszystkim jeszcze przyjdzie nam się ganiec policją, ale prócz tego mamy to. Najtrudniejszy, najlepiej płatny wyścig za nami.
pieniądz w kieszeni. I teraz tylko, żeby jeszcze nie mieć problemu z policją. 33, a no tak, wpisował 8 tysięcy, ale 33 tysiące z jednej jazdy. To jest coś, to jest coś. I mam nadzieję, że bez policji, bo byliśmy na torze. No cóż, no cóż. No dobra, spójrzmy jeszcze na mapę, szybko się zastanawiam. Może łatwo nam by było do domu dojechać. Chyba nie ma co iść tutaj na wyścig. Ja rozumiem, że tu 9 tysięcy, tam 9 tysięcy. No, z tego jednego 12 jeszcze mogło wpaść, ale... To... Co? O, za bardzo się ciągnie nam w którymś momencie i chyba czas wracać do domu. Nie wiem czemu tak... Nami tu majta. Może to ta zmiana opon. Z jednej strony niby spoko, z drugiej coś tutaj poszło nie do końca. Pomyśli. Szkoda też, że do domu nie możemy wjeżdżać. O, chyba się zderzyli ze sobą. Szkoda, że do domu nie możemy wjeżdżać na zasadzie, że... Dobra, gonią nas. No ale... Ale znajdziemy inną chatkę. No, 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 ciężki wieć w coś. Kurczę, jak on wyminął. Widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do Jan Park. Okej, okej. Dobra, może tak to zrobimy. To jest twarde... Twarda ściana. Kurczę, jak oni szybko też potrafią to wykręcić, nie? To jest ta policja. No nie. Znaczy pomysł był idealny. Nie, 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 nie. Co jak co? Nie gorzej, że jesteśmy już blisko domu. Pomysł był idealny, ale to oni mieli tak skończyć na tym moście, a nie my. Dobra, spróbujmy wyjechać z trasy, bo to na trasie to chyba wiele my nie ugramy. Żadnych pomysłów na mieście nie ma. Co prawda ciężki w terenie sobie radzi całkiem nieźle. Ale za to może wyeliminujemy tajniaków. Z nimi jest tak różnie. Dobra, udało się. Gdzie jest najbliższa chatka, żeby od razu już jechać w jej kierunku? Cyk, cyk, cyk. O, nawet jak tylko, że... Tam byśmy mieli zaraz śmigłowiec na karku. A tu będziemy mieli drugiego gościa. Ciężki? Wow. Ale to było. Rato, zmiana map. Zmiana map, gdzie możemy? To może tu do domu, już tak rozpędzeni. Ścigany wóz właśnie zniknął w Cyril Heights. Nie dali nam specjalnie wyboru. Jak ustawili ciężkiego w tunelu, to nawet nie szło go bokiem wyminąć. Po drugiej stronie był... Fotoradar? Fotoradar. O, rekord życiowy, jak miło. Po drugiej stronie niestety czekał na nas śmigłowiec, też byśmy z tego nie wyszli. Wracamy na te tereny. Ale jak widać, Lotusem dużo, dużo łatwiej jest wyminąć te problemy. Już ta gra też się robi mniej irytująca, jeżeli chodzi o policję, bo tak Mazdą to można było się ganiać całe noce. A tutaj jak dobrze pójdzie, kilka manewrów i mamy to. I mamy to. 85 tysięcy i 150 tysięcy z dnia jeszcze nas zachęcają na zawody, ale nie ma co. Chociaż... Byłoby nas stać na Mercedesa powoli. Ale zarobimy w kolejnych dniach, w kolejnych odcinkach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korl. Trzymajcie się. Hej, hej. Tylko co, jeszcze coś tu w warsztacie? Podsumowanie jakieś? Tez? Pochwalisz nas? Coś? Pomyśl tylko. Parę tygodni temu prawie musieliśmy zamknąć warsztat. Teraz muszę odsyłać klientów z kwitkiem. Od lat nie mieliśmy takiego ruchu. Szkoda, że mój staruszek nie może tego zobaczyć.